chyba coś odwlecze, to nie ucieczę. Nie udało się w piątek pojeździć, ale dzisiaj już fajna pogoda, cieplej i tor chyba świetnie przygotowany. Tak, tor jest bardzo dobrze przygotowany, jest twardo i równo, więc fajnie się jeździ. Jakie wrażenia z tych pierwszych jazd treningowych? No spoko, szczerze mówiąc myślałem, że gdzieś tam dłużej mi zajmie, zanim sobie tam przypomnę te podstawy wszystkie, ale tam 2-3 kółka i już wszystko wróciło, więc... I na pełny gaz? No tak, no gdzieś ta jazda jeszcze nie wygląda tak jak w sezonie, ale już jest dobrze. Jeśli chodzi o właśnie przygotowanie na motocrossie, pomaga z takim płynnym, wiesz, wjechaniem się w sezon? Tak, no mi to bardzo dużo dało, bo gdzieś mam pewniejszą głowę na motocyklu, pewnie się czuję i łatwiej się oswoiłem z tym motocyklem prędzej. Ten pierwszy gut jazdy zaspokojony, ale tak naprawdę codziennie pewnie byście chcieli teraz wyjeżdżać i trenować, aby pogoda dopisywała. No na razie zaspokojony, ale jak nie wiem czy na długo. Kuba, jakie pierwsze wrażenia z tych pierwszych jazd treningowych? No bardzo fajnie, cieszymy się, że w końcu nam się udało wyjechać, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że tych treningów będzie jak najwięcej, żeby jak najlepiej się wjechać i żeby sezon był bardzo dobry. Tak naprawdę po twojej sylwetce widać, że nie ma żadnej przerwy, nie czujesz, wsiadłeś na motocykl tak jakbyś wsiadł w październiku i teraz w marcu naturalnie wsiadłeś jakoś na ten motocykl. Tego się nie zapomina? No myślę, że tak. Myślę, że to jest jak z jazdą na rowerze czy z jakimiś innymi sportami, że naprawdę ta przerwa musiała być długa, żeby gdzieś tam się wjeździć. Jak jeździmy solo, czuję się na motocyklu na razie bardzo dobrze. Zobaczymy jak to będzie z podtasią. Myślę, że jeszcze 2 treningi i będziemy się ścigać. A jak ten tor się zachowuje? Bo wyglądasz na razie bardzo fajnie. No tak, tor się fajnie odsypał, zrobiło się szorstko, czasy podobno są całkiem, więc przyjemnie się jeździ. Teraz tylko, żeby pogoda dopisała i trening non-stop praktycznie. No tak, pogoda na razie dopisuje, jest po 12 stopni, mamy nadzieję, że ta pogoda jak najdłużej się utrzyma i będzie dobrze.